Hej, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny makijaż halloweenowy. Tym razem będzie to makijaż w stylu Broken Doll. To jest taki trend, który od dawna mi się podobał. Zawsze chciałam taki makijaż wykonać, jeszcze go nie robiłam. Znalazłam na Instagramie kilka inspiracji. Tutaj albo tutaj pokażą się. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Najpierw może podepnę sobie tutaj te kosmyki, które zostawiłam z przodu. Będą wyglądać śmiesznie, ale będą mi przeszkadzać. Tło jesienne przygotowane, są dymki, jest wrzos, są świeczki, także możemy działać. Jak widzicie, podstawę makijażu mam już wykonaną, to znaczy nałożyłam kryjący podkład i korektor, puder oraz zrobiłam już brwi, tak żeby przejść od razu do rzeczy, czyli do cieniowania powieki. Zanim jednak przejdę do cieniowania, ponieważ mam już zrobioną bazę makijażu, będę chciała sobie zrobić obsypkę z pudru pod oczami, żeby nie było osypu, znaczy osyp pewnie będzie, ale po prostu łatwiej będzie się go wtedy pozbyć. Biorę sobie puder i tutaj delikatnie osypuję go pod oczami. Obsypki pozbędę się oczywiście potem, jak skończymy makijaż oka. Użyję dzisiaj dwóch paletek, prawdopodobnie, ponieważ mam już jakiś obraz tego makijażu w głowie, ale zobaczymy tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie. Pierwszą z tych paletek jest paletka z NYXA. To jest paletka, która powstała we współpracy z, nie wiem, z Netflixem, z serialem Sabrina, który zresztą bardzo lubię. To jest paletka Spellbook. Wydaje mi się, że ona jest bardzo adekwatna do okazji, jaką jest Halloween. Wygląda w środku tak. No, minusem jest to, że ona chyba już nie jest dostępna. Natomiast jeżeli ją zobaczycie gdzieś, to ja naprawdę polecam, bo te cienie są naprawdę fajnej jakości. Mamy tu prasowane pigmenty, mamy piękne błyski, mamy fajne róże, które bardzo ładnie się utrzymują, także zdecydowanie ja jestem fanką tej paletki i dosyć często po nią sięgam. Powiekę oczywiście mam już zmatowioną, przedtem nałożyłam na nią korektor i puder i zaczynam od cienia Sweet 16, który jest takim ładnym, ciepłym różem. Zaczynam sobie tutaj tworzyć kształt oka, standardowo. Następnie biorę głębszy róż, to jest cień Balti Bat, i będę nim wzmacniać to cieniowanie w załamaniu powieki. Ten sam cień ląduje również w zewnętrznym kąciku. Staram się, żeby to oko było dosyć mocno powiększone, więc jeszcze tym cieniem poprzednim tutaj mocniej dojeżdżam do brwi w wewnętrznym kąciku. Teraz cieniem Unholy Union, który jest takim ciemnym fioletem, będę przyciemniać sobie zewnętrzny kącik. To jest pigment prasowany i słuchajcie, on jest bardzo fajny. Bardzo ładny odcień, bardzo ładnie napigmentowany. Zobaczcie, jak się nałożył. No, troszeczkę się sypie, ale właśnie po to była nam ta obsypka przed przystąpieniem do make-upu. Teraz pora na NYX Glitter Primer i będziemy przyklejać błysk. Ale najpierw oczywiście odcinam cut crease. I odcinam je dosyć wysoko. Dużo ponad załamaniem powieki. I teraz biorę paletkę z Anastazji Norwina i użyję sobie tego cienia Wild Child. On jest takim pięknym różowym błyskiem. Żeby jeszcze bardziej zaznaczyć to załamanie powieki, wezmę sobie teraz srebrny eyeliner z Golden Rose. To jest taki eyeliner brokatowy i podkreślę nim załamanie powieki. Tutaj sobie narysuję linię.
wzdłuż naszego katkresu. Teraz pora na kreskę eyelinerem i wezmę sobie eyeliner z Vibo, milion dolar. I jedziemy z tematem. Jedna zrobiona, druga na pewno wyjdzie zupełnie inna, także nie są to może najbardziej precyzyjne kreski na świecie, ale jeżeli robiliście kiedyś kreski eyelinerem w powietrzu, to wiecie, że tego się nie da zrobić równo. Dokładam jeszcze trochę tego różowego cienia z paletki Norwina we wnętrznym kąciku. Zdejmuję teraz obsypkę pod okiem. Jasnym cieniem wyrównuję zewnętrzny kącik tutaj. Sobie czyszczę. Teraz zacznie robić się skomplikowanie. Wezmę sobie eyeliner i będę powiększała sobie tutaj przestrzeń pod okiem, żeby uzyskać taki efekt, wiecie, oka lalki. No i niestety tutaj się okazuje, że ten eyeliner się kruszy mocno i to nie wygląda wcale tak dobrze. Jeżeli chodzi o górne rzęsy, to chyba wezmę sobie jakieś takie mega wielkie, właśnie lalkowate. Są to rzęsy z AliExpress. Jak widzicie, te rzęsy są ogromne. Przejdę teraz do dolnej powieki i będę tutaj naklejać kępki. Tak to na ten moment wygląda. Powiem Wam szczerze, że jestem trochę wkurzona, że pod oczami tutaj użyłam eyelinera zamiast na przykład takiej białej farbki, ponieważ ten eyeliner potwornie się kruszy. A szczerze mówiąc, jakoś, wiecie, nie mam ochoty teraz tego zmywać od początku. Troszeczkę próbowałam pokryć to tą farbką, ale mówię, jeżeli będziecie próbować odtwarzać ten makijaż w domu, to zdecydowanie raczej wybierzcie pod oczy jakiś miękki produkt, który dobrze będzie tu pracował z, po prostu pod okiem, tak? Ponieważ tutaj robią się zmarszczki, prawda? Uśmiechamy się cały czas, ta skóra pracuje, więc coś takiego miękkiego chyba jednak lepiej by się sprawdziło. Przejdę teraz do makijażu twarzy i bardzo delikatnie sobie przybrązowię twarz. Tutaj będziemy dzisiaj głównie działać różem, ale mimo wszystko chciałabym troszeczkę tutaj kształtu zrobić. Tutaj wyjątkowo przy konturowaniu będę podkreślać sobie policzki, czyli będę wykonywała raczej taki ruch niż taki do dołu. Ponieważ w tym makijażu akurat chcemy te policzki zaokrąglić. Natomiast nos będę oczywiście chciała wykonturować. Nie mam małego, zadartego noska, więc tu trzeba pokombinować. Pora na róż i wezmę sobie teraz róż z tej paletki z NYXa. NYX Scratch, taki bardzo różowy. One są dosyć mocno napigmentowane, z tego co pamiętam. Już uważam z nim, ale i tak mimo wszystko tego różu dzisiaj będę dużo nakładać. Że jeżeli na co dzień obawiacie się z różem zaszaleć, to dzisiaj jest ten dzień. Również na nos, dosyć dużej ilości, na ten sam czubek nosa tak naprawdę. Troszeczkę na podbródek, ale to już nie za dużo, tylko troszeczkę. O. Teraz biorę sobie taki rozświetlający róż, to jest z Makeup Revolution i kładziemy kolejną warstwę. On już jest taki mocno rozświetlający. Więc fajnie nam tutaj dodatkowo te policzki rozświetli na różowo. No ale słuchajcie, rozświetlacz też musi być, prawda?
Więc biorę sobie rozświetlacz z Eco Cery w odcieniu Capri i takim już pędzelkiem precyzyjniejszym nałożę go tutaj na sam szczyt kości policzkowych. O, w tym miejscu. Wydaje mi się, że już w tym momencie ten makijaż wygląda nieźle, można by zrobić usta i na tym skończyć, ale to nie koniec. Teraz dopiero zacznie się zabawa. I teraz pora na pęknięcia. Do tego będzie mi potrzebny przede wszystkim czarny eyeliner. No i tu słuchajcie, można sobie troszeczkę poszaleć, bo tak naprawdę to mogą być takie, wiecie, totalnie randomowe pęknięcia na lalce. Zapomniałam o jeszcze jednym elemencie, czyli o piegach, czyli zanim przejdziemy dalej, zrobię sobie jeszcze piegi i będę je wykonywać brązowym eyelinerem. One nie muszą być jakieś, słuchajcie, super subtelne. To jednak jest, wiecie, szaleństwo. Także możecie tutaj sobie po prostu zaszaleć. Większe, mniejsze skupiska. No i teraz możemy przejść do tworzenia pęknięć. Zrobię ich kilka, na pewno gdzieś tu na czole, na policzkach. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Najpierw biorę sobie oczywiście czarny eyeliner i zacznę zarys tych pęknięć. Tutaj można, słuchajcie, sobie troszeczkę poszaleć. Dowolność jest spora. Kiedy mam już zarys pęknięć, biorę czarną farbkę. Ja mam akurat tutaj taki zestaw z Make Up Revolution. Można też wziąć czarny eyeliner i wypełniam wnętrze. Teraz będę utrwalać wszystko czarnym cieniem, ponieważ ta farbka akurat nie zastyga, więc dobrze by było, żeby to wszystko się nam utrzymało. Teraz wezmę biały eyeliner i delikatnie tutaj będę podkreślać te wszystkie pęknięcia. Wracam na chwileczkę do dolnej powieki z ciemnym cieniem, bo zapomniałam o istotnej rzeczy. Tutaj delikatnie wtłaczam, cieniując to miejsce. Nie wiem, czemu zapomniałam o tym wcześniej. Tak wyszło. O, widzicie, zdecydowanie lepiej wygląda ta strona niż ta. Pora teraz na usta i wezmę sobie tutaj matową szminkę z Golden Rose w odcieniu 04 i na razie umaluję nią normalnie usta. No, możecie troszeczkę te usta obrysować bardziej. Usta obrysowałam troszeczkę mocniej niż zwykle i teraz będziemy obrysowywać je czarnym eyelinerem. Wracam teraz do białego eyelinera i zaznaczam sobie jakby takie refleksy światła na ustach. Sięgam teraz ponownie po czarny eyeliner i prowadzę dwie proste linie od kącików ust do dołu. Możecie najpierw narysować sobie taką linię cieniem, żeby po prostu było Wam łatwiej.
Jej, udało się. I te linie pogrubiam. Teraz jak już wiemy, gdzie są te linie, można dodać jeszcze takie drobne pęknięcia tutaj na brodzie. Kusi mnie w ogóle, żeby jeszcze dodać jakieś pęknięcie tutaj może obok nosa, słuchajcie. Patrząc już na całość tego makijażu, wydaje mi się, że fajnie byłoby troszeczkę przyciemnić brwi, także wezmę trochę czarnego cienia i właśnie to zrobię. Dodam jeszcze troszeczkę rozświetlenia pod łukiem brwiowym tutaj. I tak, moi drodzy, prezentuje się efekt końcowy. Tutaj jeszcze mam kokardki na warkoczykach, których nie widać. Natomiast muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Dlatego, że jest to makijaż halloweenowy, ale wiecie, nie ma tutaj tych elementów krwi, jakichś ran i tak dalej. A mimo to jest całkiem przerażający. Ale z drugiej strony mamy, prawda, tutaj efekty takie glamour, ponieważ ten makijaż oka jednak jest taki dosyć intensywny. Wiecie, mamy długie rzęsy, mocno zaróżowione policzki. Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie i dajcie mi też znać, czy będziecie próbować odtworzyć ten makijaż, bo myślę, że jest to całkiem ciekawa propozycja. Zapraszam was też na mojego Instagrama, tam znajdziecie trochę więcej inspiracji halloweenowych, ponieważ tam wrzucam zdecydowanie dużo więcej makijaży, także zapraszam. Tu albo tutaj pojawi się nazwa. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał wam się ten filmik, to oczywiście zostawcie kciuki do góry. No i będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. A tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku w przyszłą sobotę. Pa!